Sobota, 9 rano, dojechał już pan kierownik, więc możemy zaczynać z przewodnikiem. Wczoraj pana kierownika nie było, więc się nie odważyłem. Jest pan wagon numer 2. Tym razem numer 3. A my z wagonem już tu byliśmy wczoraj. Robiliśmy wstępną dokumentację Szczecina dla pana kierownika. Seta Galareta na melanżu. Nowy browar. Jest to zwiedzać o tej pani kierowniku. A wczoraj byliśmy na meczu w Goleniowie. OKS, Goleniów i Przemytnik Kołbaskowo. Co się działo w tym meczu? O kurwa, padły bramki. O kurwa! Bramka samobójcza była. Ja pierdolę. Na trybunach, z tego co pamiętam, był niezły diss na sędziego. Sędzia! Kurwo! Ty pało zakuta! Spartanie! Co jeszcze było w tym meczu, kurwa? Nie było nic więcej. Ale no tam w tym meczu nic się nie działo. Komary. O kurwa! No dobra, skoro jest pan kierownik, to trzeba na jakieś dziewczyny ruszać od razu, nie? To jest trzecia liga kobiet. Paniu, z piwem tak rano? Czym mam kurwa stać? Z paprykarzem? Jako gospodarz Olimpia 3 Szczecin. Trzeci zespół. A gościem? Nie wiem, kto jest gościem. No i się okazało, że Wiktoria. Wiktoria Sianów. Wiktoria 2 Sianów. Czy może być coś piękniejszego w sobotę rano o godzinie 10? Razem z mężczyzną reset, kurwa. Będziesz mieć flagę, jesteśmy patologią tego sportu. A może z tej okazji, panie kierowniku, wyjaśnimy, dlaczego pan kierownik jest panem kierownikiem. Pan kierownik był kierownikiem kobiecego zespołu piłkarskiego. Stąd ta wspaniała ksywa. A jakiego, przyzna się? No. Ateny Poznań. Kurwa, 15 sekund grają i chyba bramka będzie. Ja pierdolę! Kurwa, w pierwszej akcji. Ej, ale jakiego zespołu byłeś kierownikiem? Ateny Poznań. Pan kierownik zajmował się głównie ustalaniem wyników spotkań z innymi panami kierownikami. Nie możesz jakieś akcje opowiedzieć? Pewne rzeczy się jeszcze nie przedawniły. Po pijaku czasami o tym opowiadam, ale wiesz, nie złapali za rękę. Wierzmy dalej, że ten sport jest czysty. No. Orzesz, kur! Jeszcze już chyba czwarta minuta i dopiero 0-2. No. O ja pierdolę! Proszę bardzo, jest 4-1 czy 5-1? Dziękujemy. Jedna połowa na tym meczu wystarczy. Opuszczamy ten obiekt przy stanie 1-5 albo 1-6. Jedziemy teraz na mecz B-klasy. A w Szczecinie jest tak, że B-klasa jest ligą 9. Czego pan się spodziewa po 9 lidze? Emocji. Gospodarze to Pionier Szczecin. Goście. Sokół 2 Pyrzyce. Pionier to najstarszy zespół ze Szczecina. Czerwą, teraz reaktywowany jest chyba po 20 latach. O kurwa! Pan kierownik mocno zaangażowany w oglądanie spotkania. Brawo Filip, brawo! Orzesz, kurwa! Panie kierowniku, korzystając z tego, że się niewiele teraz dzieje, pan powie, co się wczoraj wydarzyło. Pan kierownik wczoraj położył telefon na dachu samochodu, portfel i kilka tam kart i ruszył. I efekt? Mam nowy telefon. Będę miał parę nowych kart. Nie no kurwa, nie ma tragedii. Ale co mu się stało? Tir po tym przyjechał. O kurwa! Ile jest? 3-1. Ja pierd... No, 3-0 prowadzili, tak się zrobiło. No 20 minut do końca, Pionier prowadzi 3-2. Dowieziecie? Dowieziemy. Padało. Mi się wydaje, że nie. Szczerze? Mi się wydaje, że nie dowieziecie. No i nie dowieźli. Nawet się nie zakończyło remisem. O kur... 3-6 się zakończyło. Tak się bawią, tak się bawią. Zadowolony pan kierownik ze spotkania? Tak. Jesteś taka jak ja, lubisz go, lubisz troszkę, bo ma ludzi. Teraz jedziemy do lasu. Są trzy lasy. Las Palmas,
Las Vegas i Las Arkoński. A na stadionie w lesie Arkonia Szczecin podejmuje... No właśnie, nie wiemy kogo podejmuje. I ty tutaj w wojsku służyłeś, tak? Tak, tak. Tam biegałem z drugiej strony, a tam jest moja jednostka wojskowa. Pan wagon numer 3 jest jedyną osobą, jaką znam, która, żeby nie iść do wojska, to studiował tylko po to, a później rzucił studia, żeby pójść do wojska. Tak to mniej więcej wyszło. Pan kierownik bardzo meczem żyje. Jak każdy zresztą. No i Arkonia przegrała 0 do 1. No dobra, przegrywa 0 do 1. Po 30 minutach opuszczamy na chwilę ten stadion, bo pan kierownik tutaj znalazł coś w okolicy fajnego. No i komisja podjęła decyzję, że nie wracamy już na Arkonię. Jedziemy teraz na Komin Arenę. A co? Komin Arena. Że tak nazywa? No. A już za chwilę wielkie derby Szczecina. Kurwa, nie śniwa. Nie tu? No jak? Bo nie ma. O kurwa. To na pewno dzisiaj. Ulica Dąbska. Kurwa, debile jebani. Banda kurwa kretynów kurwa ostatnich. Cio ożywił się nagle. A daleko to jest stąd? Gdzie my jesteśmy? Gdzie, w lewo, prosto? No nie wiem, kurwa. No, dotarliśmy. Docieramy nieco spóźnieni te derby Szczecina. Kasta Majowe kontra Aquila. Szczecin, 7 liga. Nie, 8. O kurwa. Ja pierdolę. Brawo. W dobrym momencie żeśmy przynajmniej przeszli. Zaczyna się robić derbowo mocno. Wypada się właśnie na takim meczu? No, to jakaś poważna operacja. Była zabawka. Ale się zrobiło meczycho. Jeden ziewa, drugi ziewa. Co za derby. Większy kozak! Co jest, jakieś 15 minut do końca, 0 do 1. Ładny strzał w poprzeczkę był. O żeż, kurwa! Jeden z kibiców nie wytrzymał napięcia i się zeszczał w gacie. Co tylko świadczy o emocjach, które towarzyszą spotkaniom derbowym. Dorabia. A o czym świadczy niby? Ty się najebał jak szmata, kurwa, i się zeszczał w gasie, no o tym świadczy. Taka kurwa. Jest to taki stół. Ja pierdolę! 0-3. To chyba tak się zakończy. Była pana najlepsza decyzja dzisiaj. Brawo! Pan kierownik wczoraj przegrał i bardzo mi przykro, ale wypada z naszej rap gry. Jak teraz sobie poradzić w życiu? Dzisiaj zaczynamy od meczu naszej ulubionej trzeciej ligi kobiet. Wielgowia Szczecin kontra coś tam, coś tam. Coś pan kupił. Kartofliskowa telewizja śniadaniowa rozpoczyna nadawanie. Tak? W ogóle w tym tygodniu dostałem zaproszenie od telewizji śniadaniowych, żebym się pojawił i mądre rzeczy opowiadał. No. Ja tam wolę taką telewizję śniadaniową. Będę tam łaził. Będę chyba jakoś lepiej biegają. Nawet. O kurwa! Wczoraj była bramka na meczu kobiet w 15 sekundzie, a teraz... W pierwszej minucie, drugiej jakoś. Przerzucam się, kurwa, przerzucam się. Na kobiety się przerzucasz? O, zdecydowanie. Odważna deklaracja. O, jest to sportowa postawa, tak. Jest klimat wielkiej piłki tutaj. O Boże, Straż Miejska, panowie. No to będą mandaty. Dzień dobry. 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 Straż Miejska, na razie grzecznie zwracam uwagę. Pierwsza chyba interwencja Straży Miejskiej, w której uczestniczyłem, i pouczenie. Zazwyczaj to jest od razu. Musi być. Panie kierowniku, jak się panu podoba sędziowanie na linii? Nie, ale sędziowanie bezbłędne na razie, nie? Mocne 7. Ej, lecimy chyba, nie? O, nie, tutaj dobra bramka, no.
Jest? O, 2-0 do przerwy, wystarczy. Przerwa je? Nie, nie. O, zaraz. Jedziemy dalej. To będzie klasa A, czyli 8 liga. Zjednoczeni Kobylanka. Kontra jakiś orzeł chyba. No tam kurwa jest. A, kurwa! Pojebało cię! W tym meczu nie dzieje się nic. O kurwa! Nie działo się nic i się nikt nie spodziewał bramki. Będzie straganie, podnudna kurwa. Panie sędzio, pan coś zrobi z tego meczu. Pan to podkręci. Może jakiś karny chociaż, coś. Jeszcze kilka minut do końca meczu, ale... Tego to już no chodzi nie... jeszcze jeden rzut wolny. Dobra. Dajmy jeszcze szansę, ostatni, ten rzut wolny. No. O kurwa! Opłacało się, co? Najprawdopodobniej w tym meczu było 1-1, ale my już jedziemy dalej. Jedziemy na kolejny mecz tej samej grupy chyba, 7 ligi. 8. Czekaj. O kurwa! Jak jest, Krzysiu? Jestem ciekaw, kurwa. Jem zupę. Karny! Mówi, że sędzia gwizda, skoro strzelec pizda. 1-0 dla gospodarzy, dla Sparty z Kalin. Niestrzelony karny, ale się dzieje. Czekaj, bo tu akcja jest, ja pierdolę. Aj! Jest jeden z 7 najlepszych meczów, które w ten weekend oglądaliśmy. O kurwa! Gospodarze wygrali 4-0, tak żyjemy dalej. No i już jesteśmy na wielkich derbach. My tak tylko na chwilę niestety, bo ciężko stąd wrócić. Zootechnik Kołbacz. Zootechnik Beskidia, właśnie dobić swych lecach. Zootechnik zapierdala. Zootechnik zapierdala, to brzmi dwuznacznie. Kontra Iskierka Śmierdnica. Śmierdnica to jest taka dzielnica w Szczecinie. O kurwa. Są wielkie derby, nie? Są wielkie derby, tak. No i gdzie są wasi kibice? Nie ma. Byśmy jeszcze mieli. Nie macie kibiców? Nie. Panie kierowniku, a czy pan wiedział, że gryfińska policja to jebane psy? To śpiewali, tak? Długo tam się nie nabyliśmy, to była rzeczywiście krótka wizyta. Może zostaniemy panowie do jutra, bo jutro, w poniedziałek, nie wiem czy wiecie, są dni otwarte szczecińskiej oczyszczalni ścieków. To chyba zawsze może znaczy, jak się gówno przewala.